Pierwszą noc spędziłam w ciemnej celi ze szczurami. Wczesnym rankiem odbyło się moje pierwsze przesłuchanie. Ciągnęło się kilka godzin. Na początku nie było tortur, ale po tygodniu zaczęła się kaźń. Sadzali mnie na wąskim taborecie. Świecili lampą w oczy. Wybijali zęby. Wbijali igły pod paznokcie. Wkładali między drzwi kolejne palce u ręki i łamali mi kości. Tego bólu nikt nie wytrzymywał. Przesłuchujących było zwykle kilku i popisywali się przed sobą swoimi umiejętnościami. Przypalali papierosem czoło, bili pięściami, kopali ciężkimi buciorami. Cucono mnie wiadrem zimnej wody, by potem zacząć wszystko od nowa. Strażniczki wlokły nas po ziemi do cel i kopały. Dookoła słychać było tylko jęki i płacz, podobny do ryku. Pewnego ranka widziałam, jak dwóch więźniów i dwie więźniarki rozstrzelano pod murem. Oprawcy krzyczeli, że chcieli uciec. Po 9 miesiącach przesłuchań nie byłam w stanie stać o własnych siłach. Przy wzroście 175 centymetrów ważyłam tylko 32 kilogramy. 26 sierpnia 1946 roku lekarz więzienny stwierdził, że nie widzi szans na moje przeżycie. I zdecydowano się mnie wypuścić. Tato wyniósł mnie na rękach.